Niewiele ponad 10 km od Chorin jest położona miejscowość Joachimsthal. To tu znajduje się punkt widokowy nazywany Projekt Biorama, z którego można podziwiać imponującą panoramę Brandenburgii. Platforma widokowa usytuowana jest na szczycie tuż przy dawnej wieży ciśnień, kiedyś dostarczająca wodę do pobliskich domów. Dzisiaj charakterystyczna wieża jest nowoczesnym domem angielsko-szkockiego małżeństwa. Głównym powodem, dla którego się tu osiedliliśmy, był fakt odkrycia w 2003 roku tej wieży ciśnień. Ta wieża ciśnień powstała w 1960 roku i była już wyłączona z użytku. Wokół był las. Mieliśmy tego świadomość. Do tego rezerwat biosfery Schorfheide Chorin wpisany był na listę zabytków przyrodniczych UNESCO Chorin. Po wieloletnich poszukiwaniach na całym świecie swojego miejsca, małżeństwo osiadło na dłużej właśnie tutaj. Wspinając się schodami na szczyt wieży widokowej, można zajrzeć do salonu usytuowanego na ostatniej kondygnacji oryginalnego domu. Natomiast z punktu widokowego rozprzestrzenia się wspaniały widok na cały region. Zamiarem pary przedsiębiorców i wizjonerów nie było wyłącznie znalezienie domu dla siebie, ale także stworzenie miejsca, które wpasowałoby się w klimat regionu i podkreśliło zróżnicowanie biologiczne tego obszaru Niemiec. Stąd Biorama Projekt Panorama Różnorodności, na który oprócz platformy widokowej składa się jeszcze oryginalna galeria sztuki. W sąsiednim budynku powstało miejsce ekologicznych działań artystycznych i kulturalnych, odwiedzane także przez twórców z Polski. Corocznie przygotowujemy inny program kulturalny. W tym roku mamy wystawę dedykowaną historii tej willi. Można na niej zobaczyć, jak wyglądała rozbudowa tego budynku, jak wyglądał on wcześniej, a jaki jest teraz. Oprócz tego można zobaczyć przegląd projektów, które realizowaliśmy od 2007 roku. Na artystyczne, jednocześnie mające przybliżać obiekt ku naturze przeznaczenie miejsca, wskazuje nawet jedna z elewacji budynku, pokryta drobną, imitującą zwierciadło mozaiką, w której odbijają się okoliczne drzewa. Z Bioramy rowerem warto podjechać do zabytkowego zespołu zabudowań dworcowych Kaiser Bahnhof. Zostały one wybudowane na polecenie cesarza Wilhelma II jako stacja kolejowa, która umożliwiała wygodny dojazd w okolice puszczy Schorfheide na polowania. Został wyremontowany przez gminę z funduszy unijnych, a mieści się w nim obecnie muzeum i miejsce spotkań mieszkańców.